Siemanko, siemanko, dzisiaj Wam pokażę 5 technik MMA, które możecie ćwiczyć u siebie w domu, na worku, nie traćmy czasu, zaczynamy! Pierwsza technika, lewy, prawy. Najpierw zaczynamy od low kicka, czyli lewy, prawy maskuje nasze kopnięcie, kopiemy. Raz, dwa. I w walce, kiedy ta technika nam wejdzie, dwa, trzy razy, decydujemy się najpierw na kontakt wzrokowy z nogą, także namierzamy ją. Przeciwnik nie dosyć, że czuje ból, to jeszcze czuje nasz wzrok, że znowu za chwilę będziemy ponawiać. Bardzo często zawodnicy, którzy nie są uodpornieni na ból, reagują tym, że ta ręka gdzieś tam tak jakby chciała chronić tą nogę, co jest bardzo złym nawykiem, nie róbcie tego. I w ten właśnie moment będziemy starać się wykorzystać i kopnąć. Zamiast low kicka kopiemy na głowę. Znowu maskujemy to lewym, prawym, tak żeby partner był do tego przyzwyczajony. Patrzymy dodatkowo na nogę, czyli partner jest przekonany, że poleci po raz kolejny low kick, a my kopiemy na głowę. Czyli jeszcze raz. Raz, dwa i kiedy czujemy, że ta technika wejdzie po raz kolejny, kopiemy na głowę. Oczywiście teraz przenosimy tą naszą akcję na worek. Stoimy w dystansie, czyli znowu moja ręka nie dochodzi do worka, muszę dojść. Raz. Dwa. I za trzecim razem kopiemy wysoko. Powtarzamy. Pamiętamy, że walka MMA to nie tylko dystans, ale również klincz. I teraz do tego klinczu dojdziemy, a potem go rozerwiemy razem z ciosem. Najpierw dochodzimy do partnera lewym prostym, który blokuje, ale powoduje również miejsce, że ta garda jest z przodu, więc mamy miejsce na lewy sierp. Robimy lewy sierp, odchodząc sobie i robiąc tu ładne miejsce na kolano. Dochodzimy od razu do klinczu. W zależności jak w walce bylibyśmy nastawieni, czyli jeżeli byśmy chcieli obalać, to wchodzilibyśmy w nogi bądź do pasa. Jeżeli chcielibyśmy dalej uderzać kolanami, to oczywiście kontrolowalibyśmy głowę do tajskiego klinczu. W naszym klinczu nie ma to większego znaczenia, ponieważ my go za chwilę rozrywamy, wychodzimy i uderzamy lewy, prawy. Na worku wyglądałoby to w ten sposób. Jeszcze raz, dochodzimy do worka. Lewy prosty z lewą nogą. Zmieniamy kąt, uderzając lewy sierp i atakując od razu kolanem. Dochodzimy do klinczu, który rozrywamy i kontrujemy lewym, prawym. Jeszcze raz. Kolejna kombinacja. Zmniejszamy dystans podwójnym lewym i wchodzimy w nogi partnera. Czyli raz, dwa, hop, wchodzimy w nogi. Powtarzamy akcję. I za trzecim razem, kiedy wchodzę w nogi, atakuję obrotowym łokciem. Czyli raz, dwa i tutaj nie wchodzę już w nogi, lecz obracam się i uderzam obrotowy łokieć. Partner, kiedy jest przyzwyczajony, że wchodzimy w nogi, prawdopodobnie będzie starał się nas przechwycić. Wtedy jego głowa nie jest chroniona i ten obrotowy łokieć może dojść. Oczywiście akcję wykonujemy z pełną dynamiką na worku. Dochodzimy podwójnym lewym. Ten pierwszy lewy nie musi wchodzić. I za trzecim razem uderzamy łokieć. W kolejnej kombinacji będziemy starać się wymusić na naszym partnerze ruch do przodu, żebyśmy mogli wejść w jego nogi. Najpierw zaczynamy lewym prostym i cofam się. Partner dostaje sygnał, że musi w nas ruszyć, ponieważ po każdym ciosie, każdym kopnięciu będziemy odchodzić. Teraz, tak jak w Karate Kid, pamiętacie młody, jak on się nazywał? Miyagi był mistrzem. LaRusso. O, młody LaRusso. Lewy prosty, odejście.
daje to taką lampkę, taki sygnał naszemu partnerowi, że żeby dojść ciosami, będzie musiał mocno pójść do przodu. My teraz wyskakujemy, najpierw wyskakujemy z tej nogi, drugą będziemy kopać, czyli najpierw ta idzie do góry i tu takimi nożycami staramy się uderzyć mniej więcej w okolice mostka. Nogi lądują i to wymusi na nim pewnie kontratak, ruch. A my pod jego ciosami staramy się wejść i zmniejszyć dystans. Jeszcze raz, lewy prosty, zaczepny, hop, stoimy. Teraz ta noga ląduje wysoko i od razu lądujemy pod ciosami. Jeżeli ciosy nie zostaną zadane, nic to nie zmienia, ponieważ po kopnięciu, wylądowaniu lecimy rozpędem do przodu. Na worku będzie wyglądać to w ten sposób. Poczekajcie na ruch powrotny worka, wtedy tak jak właśnie partner nas atakuje, tak my staramy się wejść mu w nogi. Pamiętajcie, że MMA to nie tylko stójka, ale również i parter, dlatego worek nie musi cały czas wisieć. Możemy go zdjąć i położyć na ziemi. Jeżeli chcecie więcej technik parterowych na worku, to zapraszam do tego filmiku, a my teraz nauczymy się kombinacji. Najpierw dwa ciosy, kiedy jesteśmy przyklejeni do naszego przeciwnika, na tłów, aby skupił się na obronie tułowia i potem jeden cios zadajemy na górę. Wtedy wyskakujemy od razu kolano na brzuch, druga noga daleko i drugą ręką najpierw wywołujemy ruch naszego partnera i kontrujemy łokciem. Dwa na tułów, jeden góra. Przeskakujemy. Mocna stabilizacja tutaj kolanem. Dwa i łokieć. Teraz całość. Nisko leżymy. Przeskakujemy. I tak powtarzamy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o naszej grupie na Facebooku MMA Skills. Pamiętajcie o łapkach, subach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I dzisiaj w lewej. Siemanko, siemanko. Ale wyszedłem, co? Które... Te, właśnie, tak. Które możecie... Jezu! Kopnę przed kamerą tę adrenalinę. Co tam się dzieje? Wykopnięcie było takie... O!